Drugi widzu, dobiliśmy już ponad 2000 subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Jednakże, jak widzisz, nadal 66% osób, które ogląda materiały, nie subskrybuje. Także nie bądź jedną z nich, zostaw suba i pomóż w rozwoju kanału. Zapraszam do oglądania materiału. Dawno cię nie było, stęskniłem się za wami. No, my i tak w kontakcie jako tako jesteśmy, więc wiesz, tak w miarę na bieżąco jesteś. No, ale nie było trochę czasu nagrywki. Ja byłem na wyjeździe, potem Seba był na wyjeździe i tak to jakoś się zebrało. Seba wrócił kiedy? Wczoraj wrócił? Przedwczoraj chyba, albo Przed. wczoraj. Jeden, wiemy o co chodzi. Jeden chuj, ważne, że wrócił. Jak było na wakacjach? No, ale zadowolony jestem, spoko, bo wiesz, też. Byłem z córką i wiesz, z żoną, ale córka już w takim wieku, no już nastolatka, nie? Więc to też już jest inaczej, że nie idziesz z dzieckiem, wiesz, typowo takie kurwa sztywne tej, no wiesz, z kimś, kto już ma jakiś swój slang, że czasami nie wiesz, o czym ona gada, kto już ma jakieś swoje zainteresowania, jakieś, wiesz, swoje przypołowe teksty, jest tak bardziej, wiesz, wesoło, nie? Nie czujesz się Więc. jak taki trochę boomer, że tak to nazwę, nie wiem, czy to wiesz, co w ogóle znaczy boomer? Czasami, no, czasami jest, tak, że Tacy taki my. kurde, starszy gość w wieku, ale za bardzo mało młodych, nie? No. Ale powiem ci, wiesz, niektórych tekstów tak nie kumam, ale ja tak myślę i tak jestem w miarę taki, wiesz, no, kurwa, pamiętam jak ja byłem młody, też żeśmy się głupie rzeczy robiło, też się oglądało różne głupie rzeczy, więc ja tam jakoś nie wiesz, nie jestem taki, że nie wiem, nie idź tam, nie rób tego, nie dotykaj, kurwa, i tak, wiesz, jak ktoś. Jak będziesz zabraniał, to i tak, ten. Jak się nie Zresztą, pokaże, to się nie nauczy, co nie? no dokładnie. A poza tym moja moda nie jest jakaś, wiesz, bardzo przypałowa, nie? Jest taka, że umie się zachować i tak dalej. Ma ten taki, wiesz, lampka się zapali, chociaż widzisz, no dzisiaj była u mnie była na noc. Potem ją zawiozłem do babci, potem jej mama też jest na wyjeździe. No i po drodze, żeśmy byli w Rossmanie, to kupiła sobie farbę do włosów, znaczy no, ja jej kupiłem, ale ona chciała. I już teraz u babci właśnie wysyła mi foto, bo już mi się tu miniaturka wyświetliła, że wysyła mi fotkę, jak dowaliła sobie włosy i chyba kurwa na czereśnie się zafarbuje. A ja ci powiem, że kiedyś co do czereśni, czy wiśni, czy ogólnie fioletowego, ja miałem nie dostać sportowca roku w szkole za zachowanie, co nie? No i Zafarbowane włosy? pofarbowaliśmy włosy. Robson miał walnąć na taki pomarańczowy, wyszedł mu rudy, a mi wyszedł taki fiolet, taki wiesz, fiolet, typowy. I zachodzimy i wiesz, i w gimnazjum czytają, sportowcem roku zostaje Dawid Czechowicz, a ja na fioletową łeb, na środek szkoły, wiesz, na środek tegoż sali gimnazjalnej. I ja taki, wiesz, stoję, tak, wiesz, dyrektor podchodzi do mnie i mówi: Czechowicz, kurwa, znowu, wiesz, że nawet na koniec musiałeś. Ale ja zawsze Ale to chciałem, powiem ci, że. wiesz, bo to jeszcze jak szamponetka jest, to ona tam jakąś szamponetkę bardziej, że ja już tam nie kumam tego tak dobrze, bo to wiesz, wchodzisz do tego Rossmana, to tam tego trzy dupy jest, ale szamponetka to ci po paru myciach zejdzie, no bo tak jest, wiesz, lipny kolor, to schodzi, a farba, no to wiesz, No tak. my chyba mieliśmy coś takiego, że po, wiesz, 10 czy 15 myciach zeszło, ale wiesz, też zawsze, za każdym razem koniec roku to zawsze był przypał. Na przykład stoję, matury już zrobione, czekamy na świadectwo w tym liceum i ja mówię, tak wiesz, stoję i mówię, kurwa, ale będzie mi wicedyrektorki brakowało. I wiesz, a ja się odwracam, wicedyrektorka, a ja mówię, kurde, musiało, i ona się śmieje, mówi, Dawid, ja tak, wiem, ale mówiłem akurat coś miłego, bo akurat taka zajebista babka była, że szok, ci powiem. No ale, kurczę, właśnie, trochę cię nie było, jak oceniasz występy Krystiana? Widać tutaj. Koszulka specjalnie ubrana. Wiesz co, jeszcze dzisiaj z nim rozmawiałem, bo tam wiesz, odnośnie jesieni, czy ma startować, czy nie, bo on tam rozmawiał z Mauro. Zrobił też badania. Mauro go tam gdzieś ciągnie na jakieś zawody. Wiesz, zależy jak na to patrzeć, bo w tych zawodach, co gdzieś tam będzie startował, no top 3 jest do zrobienia. Natomiast, no kurwa, tą kwalifikację zrobić ciężko, nie? Natomiast skraca to od razu czas na to, żeby coś poprawić na przyszły rok, nie? No bo jeżeli on wystartuje jesienią, no bo wiesz, skończy sezon, chwilę odpocząć, coś dobudować. No jeżeli chciałby wyjść na New York Pro, no to tak naprawdę będzie 2-3 miesiące masy i będzie trzeba prepa zaczynać. No i to jest takie, kurcze, wiesz, no dać się da, nie? Samson tam gdzieś rośnie na takich krótkich okresach masy, no ale Samson przypuszczam, no to jest jeden, nie? Co sądzę o Krystianie? No, we Włoszech powinien być zdecydowanie wyżej, chyba każdy tak uważa.
Ja myślę, że oni po prostu już te dalsze miejsca nawet nie oceniali. Wzięli Natana z tym, a reszta jak stała, tak stała, pasuje, pasuje. No bo żeby ich pozamieniać, no wiadomo, są jakieś drobne kontrowersje, bo my kibicujemy Krystianowi, nie? Ale wiesz, nie była taka przepaść, że kogoś ewidentnie wydymali, nie? Fakt faktem ten Francuz, jak on ma na imię? Anton José, coś takiego. Tak, no ale w każdym razie Francuz to był czwarty, no tyłem, no to tam tych pleców dużo do Krystiana brakowało, bo ile przodem dobrze wyglądał, to tyłem i pośladki niedocięte i tych pleców brakowało, więc jego, wiesz, dałbym dalej. Musiała, też bym dał tego Musiała za Justina, za Krystiana, natomiast wiesz, to było takie, że jak ich nie dali, to w sumie, wiesz, no, nie ma jakiejś większej awantury, nie? Więc przypuszczam, że tam jak się rozegrało, tak się rozegrało, a głównie oceniali Bechruza i Natana, nie? Co też daje do myślenia, no bo Bonak wygrał z Bechruzem, Bechruz wygrał z Natanem, a Natan z Bonakiem, nie? No Ale czy myślisz, że tak naprawdę Bechrus nie powinien wygrać wszystkich zawodów, na które wychodził? Tak, ja myślę, że tak. I gadając z Krystianem, Krystian mówił, że też I to samo na wizualnie. podcaście, Krystian. O kurwa, ty. On w Marbella jeszcze jest. No i wiesz, Krystian w ogóle mówił, że wiesz, przede wszystkim ładna sylwetka, plastyczna bardzo i wiesz, że wyróżnia się ewidentnie, nie, ten Bechus. Tylko, że wiesz, tam jest problem z nim taki, że on tej wizy nie dostaje i pewnie w tym roku, myślę, też nie Ale dostanie, Nathan nie. też prawdopodobnie nie dostanie. No właśnie, no ale Nathan jeszcze, wiesz, kiedyś tam dostał, nie? Lata do tyłu jeszcze jeździł, nawet raz chyba siódmy był na Olimpii, więc jest jakaś tam, wiesz, cień nadziei, a ten nigdy nie dostał. Ile razy próbował, to nigdy nie dostał, nie? Siema, Więc Sebo. jest Siemano. już trzeba? O. Tak się ma, wbiłem. Co to za okulary? Już Kuba kiedyś je Jeszcze nosił. z imprezy z Marbella. Nie, wiesz co, przeciw niebieskiemu światu, bo ja już muszę sobie rytm dobowy wrócić do normy. Ale ogólnie właśnie, porozmawiajmy, bo to ciekawe. Rozwiązania, gdy prowadzisz się sam. Myślę, że to jest ciekawy temat. Wiele osób teraz są z trenerami, nie są z trenerami, zmieniają trenerów, prowadzą się sami. Wy prowadzicie się sami już bardzo, bardzo długi czas. I właśnie, jak Seba teraz nowe rzeczy, szczególnie, że ty masz problemy no, zdrowotne, o których wprost mówiłeś, prawda, z tymi jelitami. I teraz wspomniałeś o Tak nowych jest. rzeczach, które sprawdzasz. Te okulary nosiłeś już wcześniej? Tak, generalnie tak. Ja generalnie z reguły tak 2-3 godziny przed snem zakładam, żeby po prostu nie emitować w oczy niebieskiego światła, które zaburza wydzielanie melatoniny. I faktycznie to bardzo dużo daje. Jak je używam, a właśnie teraz byłem na wakacjach, no i nie używałem, no to w ogóle naprawdę ciężko było mi spać. Tym bardziej, że non stop wszędzie tak naprawdę przebodźcowanie różnymi światłami. Już nie mówię o używkach, to już tam cichutko. Nie, to naprawdę ciężko mi było zasnąć, tak? A gdzieś tam jak wracam do tego rytmu, to jak używam tych okular, to zawsze gdzieś tam łatwo mi się po prostu zasypia. A tym bardziej, że ja zawsze wieczorami korzystam czy z laptopa, czy z telefonu, bo czy coś czytam, coś się edukuję, coś tam szperam, jakieś ciekawostki, no to jednak jest to duży taki game changer, jeśli chodzi o poprawę właśnie no, jakości snu, tak? A z tą komorą, co No. wspomniałeś, byłeś dzisiaj, czy A, nie udało? wiesz co, kurde, pomyliłem ten, w sensie jutro, na jutro jestem zapisany. Popierdzieliło mi się, że dzisiaj tak. Tak, właśnie generalnie odkryłem, jakby to nie zabrzmiało, na razie to testowałem to prawda raz, ale jest to rzecz, która bardzo pomaga przy moim schorzeniu, właśnie mianowicie są zabiegi w komorze hiperbarycznej. Ta komora hiperbaryczna natlenia nasz organizm pod bardzo wysokim ciśnieniem. To jest takie ciśnienie, jak wywoływane w momencie startu samolotu. I my takim ciśnieniem po prostu dostajemy tlen do całego ciała. To na początku jest pierwsze kilka minut po prostu nie do wytrzymania. Ja miałem ochotę po prostu naprawdę wyjść, bo myślałem, że po prostu głowa mi wybuchnie od ciśnienia i to dosłownie, ale ponoć właśnie, znaczy ponoć, no właśnie jest taki moment newralgiczny, który jeżeli się przetrwa, to później już gdzieś tam to ciało się do tego przystosowuje. I po tym zabiegu powiem wam, że ja dostałem tyle energii, jakbym nie wiem, jakieś turbo doładowanie, jakiś motor w dupę sobie wsadził, bo po prostu czułem się tak natleniony dosłownie i taki wydolny, że na treningu po prostu no, nie mogłem chwili po prostu stać bezczynnie cokolwiek. Musiałem cały czas chodzić, już bym serię po serii robił i tak kilka dni dostałem takie turbo doładowanie energetyczne.
gdzie ogólnie jednocześnie bardzo mi się poprawił ten stan mojego. Znów, że tak powiem wprost, znów delikatnie zaczynało mi się zaostrzenie. Mimo, że jestem na roztrenowaniu na mostku, jakoś taki nawał ostatni też stresorów przed wyjazdem właśnie na wakacje, obowiązków, odbił mi się na tym, że już znów zaczynało mi się zaostrzenie. To jest cholernie upierdliwe. No i generalnie jeden zabieg w komorze i dosłownie kręgosłup odjął na cały okres wakacji po prostu od tak, że jak już zaczynało mi się zaostrzenie, a to już jak się zaczyna, to już jest przerąbane, bo albo trzeba wrzucić kortykosteroidy, które działają przeciwzapalnie, ale to jest, no to nie jest na dłuższą metę dobre, bo to jednak są sterydy, ale inne i one mocno niszczą nasz układ odpornościowy. Lubię sterydy, ale nie te są chujowe. Te są ble. Wiesz, teraz Seba rzuciłeś komora, prawda? I zaraz niektórzy będą właśnie do tej komory szli, Ale żeby. to jest fajne Ale ogólnie. wiesz, chodzi mi o to, że nie każdy tego będzie potrzebował. Pamiętasz, No Adam, jak tak. mówiliśmy o jakimś suplemencie czy czymś, i każdy to Tak. wpisał na potęgę, na przykład z chromem. To już wiecie sami, jakie dawki niektórzy potrafili. Kwas Ala to samo, nie? Dawki kwasu Ala po 2 gramy dziennie, to jest jakiś To są. absurd, a do dziś niektórzy rozpisują, więc. No tak. Takie silne antyoksydanty w takich dużych dawkach też nie są korzystne. Właśnie w drugą stronę mogą zadziałać, bo No. zbyt duża oksydacja też nie jest dobra, bo nawet hamuje chociażby ścieżkę mTOR, tak? Czyli No. ścieżkę, która odpowiada za wzrost późniejszej masy mięśniowej. Za No dużo ale co. oksy to niedobrze? Dobrze zrozumiałem, co? Jeszcze raz? Za dużo oksy to niedobrze? Oksy co? Nie, mTOR. Antyoksydacja. Dobra, Nie, no to oksydacji trzeba, Adam, A powiedz powiedz mi, mi, stosowałeś czekaj. kiedyś CPAP? Stosowałeś kiedyś CPAP, tą maskę na, do spania? Ja dzisiaj nową zamówiłem akurat. A ty, Adam, stosowałeś kiedyś tą maskę do Nie. spania? Nie? Nie stosowałem. Ja Coś właśnie. nie poszedłem za trendem, wiesz, Ale bezdechu to też jest samego. fajne. To też jest Tak. fajne, prawda? To nie chodzi o trend, bo to naprawdę pomaga. Ja też właśnie używam ostatnio trochę w kratkę, ale właśnie dzisiaj chociażby w nocy używałem, tylko że już trochę mi przecieka, bo nawet jest tam na końcu są takie parametry, powiedzmy snu, tak? Gdzieś tam ile miałeś właśnie po prostu bezdechów. Na przykład ogólnie jak zaczynałem, to miałem zawsze kilka bezdechów, gdzie nie wiedziałem o tym, tak? Bo tam gdzieś tam jest podsumowanie snu i mi się kilkanaście potrafiło bezdechów w ciągu nocy pojawić, nie? I wiecie, ja w ogóle nie miałem o tym pojęcia. A teraz na przykład nie mam w ogóle, tak? Czasem mi się jeden pojawi jakoś tam raz na x czasu, jak regularnie korzystam, czyli to faktycznie gdzieś tam mi zmniejszyło, i naprawdę jak śpię w tej masce, to wstaję na drugi dzień również dużo bardziej zregenerowany. Co ciekawe, nie wstaję w nocy tak do toalety. Wstanę raz gdzieś tam się wysikać i tyle. A często jest właśnie tak, że przez niedotlenienie, przez to właśnie jak łapie nas bezdech, to tak naprawdę gdzieś tam oddziałuje to też negatywnie na układ moczowy, bo to jest, jakby to powiedzieć, też taki trochę dla organizmu stresor, gdzie organizm w momencie stresu, jakby wiecie, no te funkcje fizjologiczne stara się ograniczyć, no bo dla niego to też jest jakiś tam wydatek, jakby to inaczej, no musi jakoś tam się do tego, że tak powiem, energetycznie też, nie wiem, no po prostu trzymać, że tak powiem, w ryzach wszystko. No i wtedy często po prostu wstajemy do toalety nie tyle z powodu, nie wiem, pełnego pęcherza czy jakichś tam potencjalnych problemów z prostatą, tylko przez takie właśnie sytuacje, znaczy przez takie po prostu problemy, tak? A mi to bardzo dużo pomogło, więc ja A też to coś jestem. miałeś zapytać. Tak, właśnie coś tam się A miałem. coś miałeś zapytać. Aha, powiedz mi, a ta komora hiperbaryczna, jak to się ma do żelaku? Powiedz, żeby nie poszedł i od ciśnienia nie A wypierdolił nie wiem, powiem ci szczerze, ale ciśnienie jest tak okrutne. Znaczy, ponoć to wszystko tak dobrze natlenia, tak? Nie sądzę, że to Ale będzie powiem ci wpływało. inaczej, bo wiesz, niby w czasie przysiadów, w czasie jakichś dużych ciężarów, No dźwigania nogami, też ciśnienie w nogach jest duże, nie? I paradoks jest tak, taki, że ja że to potrafiłem pomaga. po rozwaleniu żylaka, czyli wiesz, nie tak jak mam teraz zagojone wszystko i tak dalej, no gdzieś czymś ostrym zahaczyłem sobie, go przeciąłem, krew z niego tryskała, on się zasklepił i wiesz, był jeszcze strób na tyle świeży, że strób mi odpadał pod gorącą wodą na przykład, nie? A na przykład robiłem trening nóg, wiesz, ciśnienie duże w nogach i tam strób nie odpadał, nie? Może nawet Więc. lepszy przepływ tej krwi i limfy całej, więc może to nawet na plus właśnie. No. Znaczy, ja nie Znaczy, sądzę, że pewnie tak. trzeba i tak się zapytać, skonsultować z kimś, kto tam Tak, to na pracuje przy pewno. tym. Jasne, 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 to zdecydowanie. Bo wiesz, dużo ludzi ma, nawet niezwiązanych ze sportem, szczególnie starsi ludzie, szczególnie kobiety,
mają żlaki, więc kurczę, to na pewno jest, wiesz, nie? No, ale fajnie, jak ktoś mogę polecić, te diosmina działa z hesperydyną, tak Tak, się składa. super, kasztanowiec, Tak. diosminę, to cały czas Tak. leci. Też fajny zapis właśnie. No, Jeżeli... ale tak czy inaczej, tylko szybko konkluzja, że ta komora, powiem wam, nie to, żeby zaraz nie wiadomo jak pimpować, bo to gdzieś tam ten, ale warto spróbować, warto, bo mi to naprawdę dało na tyle dużo, że dzisiaj byłem wkurzony, że to właśnie nie dziś miałem wizytę, tylko jutro i kurde, się nie mogę tak naprawdę serio doczekać. Wiecie, ile pytań po materiale z mentem dostałem? Ament, a co ment, a jak ment, a ile ment? Sumie Kurwa, trochę. no ludzie, to nie jest żaden jakiś No tak. magiczny A środek. to jest mentowa retencja. Lecie, Ten kto? wyjebany estradiol, kurwa, metyl-2 estradiol, Tak. wyjebany po tym męcze, przy wysokim teście, no bo kurwa innego niż wysoki nie preferuje, więc... Nie, no akurat tak rozmawialiśmy, on Jeszcze konwertuje do mecz tej. elektro dziennie. Czy ment konwertuje do tej formy, ale w bardzo małej ilości, więc to jest taki właśnie bardzo na wyrost gdzieś tam No określany pytanie rzeczy. właśnie, kto ile tego zarzuci, bo tak przy większych dawkach, no to już wtedy nie ma chuja, no ale to No tak, ten, a i właśnie. zaznaczam, że żadnych inhibitorów nie biorę, ale tu też po prostu Bolt czy Prima na mnie działa w ten sposób, że zbija mi ten estradiol, nie? To jeszcze dzisiaj mogę dać też ciekawostkę. Proszę, sorry, tak się wtrącam, ale dawno się nie widzieliśmy, nie mieliśmy okazji tak pogadać. Nie mów, mów, mów. Ej. No jestem teraz tak typowo na mostku, od poniedziałku wchodzę już w przygotowania. Znaczy na mostku, no takim, no kurde, na TRT, No powiedzmy powiedz, kultury. ile bijesz tego Nie, mostu. mostku. Dobra, 250 tygodniowo, nie? Czyli takie kulturystyczne, Kulturystyczny powiedzmy. mostek, no. Tak. I bez żadnych inhibitorów. Dzisiaj zbadałem sobie estradiol na poziomie 23. Ja tak mało aromatyzuję, że kurde, No bo suchy właściwie jesteś. no właśnie mało Ja tkanki wam tu w tym powiem, że jakby. ja dzisiaj zbadałem estro, biorąc 75 teści codziennie. No i Po wiecie, 500 ja tygodniowo, biorę no. zawsze Masteron i Primy więcej. No. I miałem 63. O, no to widzisz, no bardziej No i aromatyzuje. wiesz, spoko ten, bo wiesz, znowu za niski estradiol, to jest gorsza Właśnie. konwersja, wiesz, do IGF-u, GH, nie? Ja się wkurzyłem, Więc... że mi tak nisko wyszło właśnie. Wiecie, Dlatego. jak tego trzymać tak około tych 40 teraz? No No, bo tak. wiadomo, no, redukcja, im bardziej to będę chciał to troszeczkę zmniejszać, a z teściem nie chcę tak mocno schodzić już, no bo No nie, no 500 przy twoim no, gabarycie to nie. 20 kilo, no i 500 No. teścia, no to tak. Mniej bym nie schodziłbym długo poniżej tego. Znaczy wiecie, są... Chyba, że coś w zamian leci dobrze. Jeszcze raz? Chyba, że coś w zamian leci dobrze. Peters kiedyś miał taki cykl, że tam testa było chyba 150 tygodniowo, ale w zamian 400 MPP dziennie, Nie, nie? to tak nie leci. Nie, nie, naprawdę jak na mnie to. Znaczy, zaraz kurwa będzie, że Czechowicz był 10 gramów. Biłem tylko 8, także 10 nie biłem. No ale wracając, jak prowadzicie sami siebie, macie jakieś trzecie oko, że tak to nazwę, drugie oko, do spojrzenia na was? Czy sami potraficie zimno podejmować decyzje, podejść do tego na sztywno? Adam. Co, ja myślę, że też z perspektywy czasu, ja się już tym tak nie grzeję. Ludzie czasami z takimi kurwa głupotami wymyślają, nie? Lubią sobie dopowiadać jakąś historię w ogóle. Czasami kurwa, no tak nielogiczne, że to jest, w głowie się nie mieści. Często tak macie pewnie z podopiecznymi, że gość był normalny, normalny, normalnie. Przyszło 4 tygodnie do startu i on ma jakieś pomysły z dupska, wiesz, które no, przeczą prawom fizyki, nie? I ja po prostu, wiesz, nie panikuję, jak mi tam waga podskoczy, albo coś się stanie, albo wiesz, przytrzymam, wiesz, nie, waga mi spadnie, nie? No, powiedzmy sobie szczerze, ćwiczymy, kurde, 15 lat, czy tam 10 lat, zależy kto ile, no to nie może być tak, że leci towar w tle i w ciągu, nie wiem, kilku dni wam masa mięśniowa spierdoli. Jak spierdoli, no to znaczy, że chuj, nie masa mięśniowa. Wiecie, o co chodzi? No, może wypełnienie tej masy mięśniowej, tak? Ta woda wewnątrzkomórkowa, glikogen, to może uciec, owszem, nie? No ale sama masa mięśniowa nie. I teraz jak ja słyszę jeszcze, wiecie, jak ktoś jest naprawdę na jakimś takim deficycie, nie? Nie wiem, jak Usain, nie wiem, tam jadł 1600 kalorii, kręcił kardio 2 razy 45, no kawał konia, no to on mógłby się martwić, nie? A no, jakoś się chyba nie martwił, bardziej się martwił, czy wagę zrobi, no to w takiej sytuacji można się martwić. A czasami, wiesz, goście jedzą po 3-3,5 tysiąca kalorii, kręcą, czy tam aktywność mają, wiecie, nie jakąś super wielką, towaru też tam mało nie leci i oni nagle, wiecie, coś przeskakuje po ostatnim ucięciu kalorii, nagle im masa ucieknie. No nie masa ucieknie, nie? Wiecie, to też idzie ocenić, że nie wiem, ucieka wam, owszem, może gabaryt, zrobiliście się płascy, no ale to nie jest tak, że trzeba już panicznie coś robić, no bo tak jak mówię, no to jest te wypełnienie, to wróci zaraz, więc się spokojnie do tego podchodzi.
Znaczy tu podałem jako przykład tą, nie wiem, masę mięśniową, nie? To różne rzeczy są. Czasami komuś waga skoczy i jest, o kurde, nie? Waga mi nie schodzi, ja nie spalam tłuszczu i tak dalej. No to mówił Tadek Sowiński, który właśnie mówił, jak może waga wzrosnąć, a wcale tłuszcz może się nadal spalać, nie? Więc wiecie, i gdzieś tak z perspektywy czasu człowiek ma już sam z siebie tą chudniejszą głowę, że no nie ryjesz sobie bani, wiesz, nie ma czegoś takiego, że ja na przykład rano wejdę na wagę, pokaże mi się wynik, który jest powiedzmy niezadowalający, ja potem chodzę w ciągu dnia i kurwa gufuję. Skąd to się wzięło? Kurwa, no nie masz czasu już potem na takie rzeczy, nie chcecie się nawet z tym dupić, za przeproszeniem. Trzymasz się planu, robisz, że wiesz, owszem, jeżeli ta waga spada od 2-3 dni, no to reagujesz, nie? No ale to ze wszystkim, no kurde. Piszesz do trenera, też zanim on ci odpowie, to chwilę trwa, więc nie, no, zapalenie płuc, że ty już dziś musisz natychmiast podjąć jakieś szalone kroki i zmienić wszystko 180 stopni, nie? Taki spokój. Ja myślę, że ten spokój by wielu ludzi uratował i chyba nawet tutaj jest, powiem szczerze, fenomen tego Stefana, który prowadzi całą topkę i on sam mówił, a co ja mam Bonaka uczyć trenować? No, ja jestem od podejmowania decyzji, nie? Czyli wiecie, on po prostu, przypuszczam, no, tak jest pewnie, wybija głupie pomysły, stara się wszystko uprościć, nie panikuje, po prostu reguluje to wszystko, żeby przebiegało dobrze, nie? I Stefan też bardzo szybko odpowiada. Wiesz, z nim jest taka dyskusja na zasadzie jak Ja na wiem. teraz, że jest takie Ja jak... wiem, jak Krystianowi odpowiadał, tylko Tak, że że on jest po prostu, bardzo wiesz... krótko odpowiada. Ty mu wyślij Tak. raport, on ci jednym zdaniem odpisze, nie? Okej, okay. Change, okej, okay. Tyle. No. Na tej zasadzie. I czasami takie to jest naj... On też sprawia, że czujesz się jak z ziomkiem. I to jest też ważne, taki po prostu spokój, tak jak mówisz. Spokój, spokój, to może nas uratować. A wiecie, na czym ja bym najbardziej bazował, jeżeli chodzi o już te decyzje co do kalorii i tak dalej, co do performansu treningowego. No Tak. bo tak naprawdę i jeszcze jedna rzecz, bo jak wiecie, my teraz powiemy performance treningowy, to jutro będziemy mieli wysyp kurwa raportów, że o, nagle mi spadła siła. Nie, kurwa. W jakimś okresie czasu, nie? Nie Jak naprawdę jednorazowo. ci spadła siła i jak naprawdę podchodzisz do treningu ciężko i dalej widzisz, że ta siła leci, a nie na zasadzie ty sobie będziesz teraz mówił, okej, okay, spadnie mi siła, spadnie mi siła, spadnie... Bo jak będziesz chodził to z takim podejściem, spadnie mi siła, to spadnie ci siła. Jeżeli coś sobie wmówisz i tak zawsze, wiecie, tak jest we łbie, jak sobie powiesz, spada siła, to nagle pójdziesz na ten trening i będziesz robił wszystko, żeby ta siła spadła. Tak, a wiesz, to nie chodzi o jeden dzień. Czasami, kurwa, gorzej się wyśpisz, miałeś jakiś Tak. stres, straczkę miałeś, cokolwiek, wiesz, zjadłeś coś nie tak, nie wiem, No za to i mało minerałów. emocjonalnie też tak się może zdarzyć. Tak, jest upał, nie wiem, jest słaba klima albo nie ma klimy na siłce, pocisz się jak świnia, wiesz, masz jakiś niedobór minerałów, idziesz, nie ma pompy, nie ma siły, nie ma nic, a tak naprawdę po prostu jest jakiś niedobór minerałów, jeszcze jak, nie wiem, lecą spalacze na przykład, kręcicie kardio i tak dalej, nie? To tak przykładowo. No i spadek tego performance'u, tak jak mówisz, no bo jeżeli dźwigamy tyle, ile dźwigaliśmy, to jak mogły mięśnie nam uciec, nie? No Coś wiecie, co innego jak ktoś trenuje trójbój musi wpłynąć. siłowy, tak, co innego jak ktoś trenuje, nie wiem, trójbój siłowy i wiesz, tam układ nerwowy, tam, ale tam są niskie zakresy. Ale w zakresach hipertroficznych co? Masa uciekła, jak dźwigasz dalej tyle samo albo i więcej? No ja bym raczej rozpatrywał to, wiecie, no na zasadzie takiej, że tak jak mówisz, performance, bo przede wszystkim ten trening jest bodźcem do utrzymania masy mięśniowej. Jeżeli organizm nie dostaje tego bodźca, no to nie będzie chciał trzymać masy mięśniowej, bo on ma w dupie formę, no, on po prostu jest wygodny, więc on nie będzie trzymał mięśni, które zużywają mu dużo kalorii, są ciężkie w utrzymaniu, drogie w utrzymaniu i w sumie na chuj mu one, nie? Podatek, A tak tak jak zwany musi... podatek zdrowotny, co nie? Tak. A jeżeli musi dźwigać i musi się adaptować do treningu, no to potrzebuje tych mięśni, żeby sprostać warunkom, jakie stwarza trening, nie? No i teraz okej, jeżeli spadła nam siła i mamy, nie wiem, tydzień cały, nie wiem, cały tydzień, albo już drugi tydzień, mniejsze ciężary, kiepskie samopoczucie, zero energii, no to to już jest sygnał, że coś się dzieje i trzeba coś zrobić, zmienić, nie? Natomiast nie jest to tak, że po prostu po jednym czy po dwóch treningach można stwierdzić, że już o, performance spada, nie? No ale wiecie też, jak to często bywa, ja się też z tym spotykam, jeśli chodzi o podopiecznych, że ktoś zmieni, nie wiem, za tydzień, ostatnio miałem taką sytuację, ale to akurat no, chłop taki nie siedzi aż tak mocno teraz w temacie, bo miał trochę przerwy od kulturystyki, no i na zasadzie było takie, że miał tam jakieś problemy z układem trawiennym, z żołądkiem, z jelitami, no i się ucięło mu żarcia, poprawiło mu się to, no i był wtorek, a poniedziałek miał już wyjeżdżać i miał mieć w ogóle przerwę od treningu na wakacjach i tak dalej, nie trenować i tak dalej. I on już pisał wiadomość,
wiecie, napisał we wtorek, ale tu po południu, powiedzmy, więc nawet jakby wprowadził zmianę, to od wtorku wieczorem albo od środy rano, że już trzeba podbić żarcie, bo już, wiesz, już się trawi dobrze, że możemy podbijać żarcie, nie, że trzeba, no możemy, bo on nie chce tracić czasu. Nie? No i wiecie, został środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Przypuszczam, że nawet nie zrobi po jednym treningu ze swojego planu treningowego, nie? Po jednym z każdego dnia, no chyba, że pójdzie 5 dni z rzędu, ale no, nie sądzę. No i jedzie na tydzień na wakacje, gdzie będzie jadł luźniej, gdzie nie trenuje w ogóle i tak dalej. Więc jaka to jest strata czasu? To, że on nie podbije, nie wiem, kalorii o 300 albo o 500 w ciągu tych kilku dni, nie? No Ale to co już grasz w głowie. w wakacje i tak za dużo. Tak. Zadam Ale pytanie, wiecie, panowie, tak jeszcze niektórym. co do treningu. Przepraszam, wtrącę ci, Adam, bo chciałbym, żebyś to rozwinął też tą opcję. Czy on sobie zaplanował ten deload, czy ten odpoczynek, czy po prostu nie może ćwiczyć na wakacjach? Bo ja jeszcze słyszę, że nie mogę ćwiczyć na wakacjach, to mnie chuj zalewa, bo po pierwsze siłownie są wszędzie, a po drugie widziałem nawet nasze siłownie na wakacjach hotelowe, gdzie każdy mógłby coś zrobić. Wiesz co, tam była sytuacja taka, że to jest chłop, który jest po 40, nie? No dobra, No i no. on czuje, że czuje się zmęczony. No i teraz Czyli to jest. zalecony reload. Tak, czyli taki zaplanowany deal. Że on sobie zaplanował, że nie będzie na hamasze trenować, że se odpocznie. Tylko wiesz, ile te 5 dni przed tym wyjazdem nie chce marnować czasu, bo chce zrobić progres, ale za 5 dni wyjeżdża, nie? Czekaj, bo mi się coś tu ekran zablokował. Luźno, a ja w tym czasie wtrącę, a A, potem dobra, jest tak. Trained by JP i tutaj jest napisane. The objective to progress at any cost, czyli możemy progresować cokolwiek by się nie działo i oni są takim obiektem. no, ale wiesz, o co chodzi, że chodzi mi o tą taką trochę nadgorliwość, że o, w tym momencie te kilka dni podbitego żarcia, jeżeli nie podbijemy, to stracimy jakiś czas, gdzie przypuszczam, że przez ten czas nie zbudowałby nawet grama mięśni, No nie. wiesz, ale trzeba podbić i już jest taka, wiesz, i to wszystko się dzieje w głowie, nie? Taka podpałka, że jak tu 5 dni, on już się dobrze czuje i to jest strata czasu, nie? Gdzie w tej całej sytuacji, no to bez sensu, to lepiej niech sobie, dopiero miał problemy z brzuchem, to niech sobie już całkiem odpocznie i wróci w pełni zregenerowany, nie? I wiecie, ja go tu nie winię za to, tylko po to on Nie, to akurat tu jest poszedł. przykład. Taki jak, trafił to jako przykład, nie? Natomiast takich ludzi jest więcej, nie? Albo są znowu ludzie w drugą stronę, którzy często w raportach nic ci nie mówią, nie? Ja na przykład wiem od osób trzecich, że ktoś tam ma problemy ze snem, że ktoś tam lubi mocniejsze rzeczy na sen wziąć, w sensie psychotropy jakieś tak dalej, leci. Na psychotropach ktoś jest wyjebany, wystrzelony w kosmos, ale on ci tego nie napisze w raporcie, a jak się coś dzieje nie tak, to tylko się właśnie kręci wokół diety, cardio i treningu i towaru, nie? Ale nie bierze pod uwagę, że to, że wiesz, że ktoś bierze mocne psychotropy po to, żeby spać, albo wiecie, gdzieś tam, albo ma inne problemy na zasadzie, że właśnie, nie wiem, przez jakiś stres, czy przez te środki potem ma kolejne problemy, no już tego nie bierze pod uwagę i się nie pulsują z tym, nie? No i to też jest potem duży problem, że no, że potem nie wiecie, o co chodzi, a gdzieś tam po kątach to wychodzi, dlaczego jest tak, a nie inaczej, nie? Natomiast ja mówię, jeżeli sam siebie prowadzisz, wiesz, co robisz, nie? Masz już jakieś doświadczenie. Zawsze się śmieję z tekstu, znam swój organizm, bo no ja trenuję już nie licząc piłki nożnej wcześniej, gdzie trenowałem na takim poziomie, że miałem na przykład 2 treningi dziennie i trenowałem codziennie, bo miałem szkołę połączoną, była typowo klasa piłkarska i chodziłem i grałem w piłkę. Jak miałem trening o 7 rano, o 16 miałem drugi, to jak wychodziłem rano przed 6, tak wracałem o 20 do domu, nie? I tak się żyło wtedy, nikt oczywiście nie był przytrenowany, nikt tam koksu nie brał, bo my nawet nie wiedzieli. Pamiętam pierwsze HMB, żeśmy dostali, to kurwa, to każdy myślał, że nas z butu wypierdoli, bo to spala tłuszcz i buduje mięśnie. No tak się nie stało, Nie? ale no. Niektóre jednostki potrafiły dużo poprzybrać. No, Ale wiecie, dużo placebo działa. tak, ale wiadomo, o co chodzi. I kurczę, no i wtedy się grało i tyle lat, a ja nadal nie powiem, że ja mam swój organizm, nie? Na ogół taki tekst słyszę, najlepsze jest to, że taki tekst słyszę nie od zawodników starszych, długo startujących, czy nawet tych takich dużych, tylko najczęściej to słychać od takich, wiecie, którym w sumie nigdy nie poszło dobrze, nie? Oni znają zawsze swój organizm, on to zna swój organizm, mówię, no, coś, nie, ja bym był niemiły, bym powiedział, no sorry, kurwa, ale nie widać, nie? No, pokaż mi, w którym momencie wyglądałeś naprawdę dobrze, nie? No, i nie pokażę takiego momentu, bo nie było. I wiecie, i to jest też taka rzecz. Ale
z perspektywy czasu znacie jakieś swoje zachowania, wiecie, co się działo, wiecie, kiedy coś zjebaliście, przede wszystkim to, co zjebaliście, dobrze w pamięć zapada, żeby nie powtórzyć drugi raz tego samego błędu. Bo wiecie, jak wszystko idzie dobrze, to idzie dobrze, nie? Jest luz. A jak coś zjebiecie, no to albo pojawiają się jakieś problemy, nie? U mnie operacja, jedna, druga, krwiak, chuj mój, nagle kabzon wypierdolony. Gdzie w 2016 jeszcze, tak, kurwa, miałem całkiem fajne, jak te takie, miałem takie foty jeszcze, tylko że miałem całkiem fajną tą talię, a potem się to rozjebało wszystko. Tak, wiem, od hormonu, od GH, to tam, kurwa, i od tego. Szkoda, że to dalej nie rośnie, mimo że tego hormonu nawet więcej potem wziąłem i już się nie rozrosło dalej. No ale pomijam już te wszystkie kwestie. Wiecie, co zepsuliście, wiecie, co zrobiliście dobrze. I już, kurde, doświadczenie, błędy, które się popełniło, no to jest doświadczenie. Doświadczenie to jest wiedzę, co robić w danej sytuacji, nie? Więc jeżeli czy u mnie, czy u Seby coś się dzieje, no to już mieliśmy z czymś takim do czynienia, nie? No chyba, że dzieje się coś nowego, to wtedy co za problem? Jest Seba, jest Dawid, jest chuj innych znajomych, co coś ogarnia. Ktoś miał z tym, kurwa, problem, nie? Z każdym problemem ktoś miał już do czynienia i albo go rozwiązał dobrze, albo go rozwiązał źle. Ale przynajmniej jak ktoś zrobił coś źle, to też macie wskazówkę, czego nie robić, nie? Więc już jakaś opcja odpada. Więc tak naprawdę prowadząc siebie, tak naprawdę potrzebny jest tylko spokój i taki dystans, nie? I chyba najważniejsze w tym wszystkim, pamiętacie, że taka była taki tekst, nie gramy o złote gacie. Tak, Zlatan Większość ludzi, Karlsson, kurwa, tak. co startuje w zawodach, to ja mam wrażenie, że oni, kurwa, o złote gacie. Jakby ten start w zawodach, od nich życie, kurwa, zależało. Nie wiem, matkę postawili w zastaw i teraz, kurwa, gramy o życie matki, bo jak im źle pójdzie, jak im nie pójdzie. No, kurwa, są zawody, tak jak mecz. Raz przypierdolisz, raz wygrasz. Co się dzieje? Ronaldo teraz co, chujowe mistrzostwa zaliczył. I co z tego? Ujmuje mu to coś, kurwa, przez całe lata, co zrobił. No, wiadomo, tam go, hejterzy go tam opierdolą i tak mu, wie. Nikt się nawet nie zbliży do jego poziomu mentalnie, nie mówię umiejętnościami nawet. I kurwa, no nie zawsze jest niedziela, czasem coś nie wychodzi, nie? I to jest, zamiast podejść do tego, że są zawody, są kolejne zawody, są kolejne zawody. I znowu może trochę zbiję na inny temat. Zobaczcie niektóre zawodników i zawodniczki. Jest ta, którą często tu przytaczam. Tak, Valeria Kort. Ona Ona ci się startowała w mega elit. musi podobać, że tak ciągle o niej Słuchaj, mówisz. ale zobacz to. Wystartowała tydzień temu w Portugalii, wcześniej gdzieś tam w Stanach, w Europie, w Portugalii, teraz jest w Amsterdamie. I ona zalicza z 15 start w tym tygodniu, w tym roku, a jest połowa roku. I raz Nie była jesteś trzecia, tam. a raz jest kurwa siódma. I tam wiecie, no kurwa, no jak Pośpiesz jest dalej siódma, jest. tak, i ciśnie dalej, nie? A u nas wiecie, co by było, jak komuś już raz nie pójdzie. To on robi off-season, on musi poprawić, on robi masę i tak dalej, już wiesz. Już się kurwa spakował, raz komuś nie poszło, raz go źle ocenili, to już kończy sezon. No wiecie, ktoś nie ma już kurwa kasy albo nie ma za bardzo gdzie startować, no to okej, no kończy sezon, ale często jest tak, że ktoś ma plany na 10 startów, opowiada o nich w internecie, potem na pierwszym starcie coś nie poszło według ich myśli i on już kończy sezon, nie? No Mnie nawet w tym roku byli interesuje tacy tego. zawodnicy. Większość ma w dupie, czy startujecie. No, Tak no naprawdę. dokładnie, dokładnie, a szczególnie fani z YouTube'a. No Dawid, powiedz szczerze, czy start, no dobra, startujesz, jestem preb, jest to interesujące, jak się przygotowujesz, jak się forma Nie, zmienia, nie jest. spoko. Nie jest, Adam. Ja ci mówię teraz, No, wiem do czego dążysz. Bo dążysz do tego, czy jest więcej wyświetleń. Nichuja. no Nichuja. ja Jest nie więcej wiem. wyświetleń, jak ja jestem żywy, jak ja potrafię przekazać wiedzę, jak ja rozmawiam z wami, z pięcioma innymi osobami, jak ja, wiesz, macham rękoma, a nie jak siedzę. Dzisiaj Tak, zrobiłem ale 40 gramów ryżu. widać, że jesteś lekko bardziej przyjebany niż ostatnio. Ale wiesz co? Zobacz to, że większość ludzi, takich influencerów i tak dalej, myśli, że jak im coś nie pójdzie, wiesz, na arenie sportowej, że nie wiem, nie wygrają albo będą nisko, to nagle ludzie i fani się o nich odwrócą, nie? Ale wiesz, dużo ludzi ma taką obawę, no ale tak się Oczywiście, nie że dzieje. mają. No tak. Ale mają taką obawę i dlatego oni potem grają jak o złote gacie, bo przecież jak oni się odgrażali, że zrobili progres, że teraz celują w takie i takie miejsca. Swoją drogą, wiesz, takie deklarowanie miejsc to też jest presja na samego siebie, nie? I nie presja swoich oczekiwań wobec siebie, tylko już takie deklaracja publiczna, już ludzie gdzieś tam też oczekują, bo skoro gość mówi, że nie wiem, wygra kartę, no to część tej publiczności też oczekuje, że wygra kartę albo powalczy, będzie blisko, nie? A potem wchodzi lipa, że ktoś nie jest albo jest ostatni i się okazuje, że no nie poszło, nie?
I ci ludzie się nie odwrócą, bo ci ludzie nie są tu dlatego, że ty tam kurwa dobrze startujesz, tylko nie wiem, lubią swoją osobę, lubią swój przekaz, lubią swoją wiedzę i tak dalej, nie? Ale cała masa ludzi i przez to też taka presja powoduje też, że część tych ludzi jedzie na te zawody, jakby właśnie grała o złote gacie, nie? I że kurwa życie zależy od tych zawodów, nie? A jakby tak podejść do tego takiej na zasadzie właśnie imprezy sportowej, zabawy, wiecie, no poważna zabawa, ale podejść do tego z takim dystansem trochę, że co ma być, to będzie, tym bardziej, że tu oceniają sędziowie, czyli subiektywna ocena, nie? Jeżeli oceniają sędziowie, no to co możecie zrobić? Przygotować formę? No Krystian zrobił formę na Włochy i co? No sędziowie ocenili, jak ocenili, co ma zrobić, nie? Więc jest to taki sport trochę, który jest no, nie do końca, wszystko jest zależne od nas, nie? I w momencie, kiedy nam nie poszło, my powinniśmy się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby było lepiej następnym razem i to zrobić, nie? Fajnie wiesz, co powiedziałeś, bo potem to, co tam rzuciłeś, że ludzie podchodzą na zasadzie takiej, że o złote gacie, a potem pierdolą o balansie. Jaki to jest No. balans, jeżeli przegrywasz zawody i zaczynasz dosłownie to przeżywać, jakbyś, nie wiem, stracił dom nad głową, dach nad głową. To jest No. balans, gdy ja wiem tak, okej, dobra, byłem blisko kartę pro. Nie udało się, okej, Wiesz, wiem, co poprawić. siedzi gdzieś, to jest to takie z tyłu Siedzi w głowy, nie? sercu, ale idę do przodu. No, idę, Tak, ale a co potem, idziesz? albo potem mówią coś takiego. Ja i tak bym to robił. Ja i tak bym ćwiczył. Shut the Tak. fuck up and do it. Bardzo fajny post wrzuciłeś ostatnio od tego, od Petersa, co wrzucił o balansie, kurwa. Nie ma balansu. Balans nie istnieje. Balans istnieje tak naprawdę u osób, które mówią i żyją tym balansem na zasadzie takiej, że robią to for fun 3-2 miesiące i potem nie wracają do tego. Ale jeżeli chcesz być w czymś najlepszym, nie, chciałem coś z angielskiego przytoczyć trochę, ale jeżeli chcesz być w czymś najlepszym, czy to w firmie, czy to w sporcie, czy to w Instagramie, to musisz się temu oddać. I tu nie ma No balansu. tak. No zobacz, Jordan miał balans? Nie miał. Czarna Mamba, kurde, ten. Kobe Bryant miał? Nie miał. Nie miał. Nie wiem, w biznesie Dampenia? Nie miał. Wszędzie, gdzie popatrzysz na takich Może to wybitnych jest ich ludzi, balans. Może to jest ich no. balans. Wiecie, może popatrzmy na to z tej strony. Może dla nich wyjście spoza strefy komfortu byłby spokój. Wiecie, że nic się nie dzieje. Oni wtedy mogą się właśnie gubić, gdy mają spokój, ciszę. Kurwa, nic się nie dzieje w Ja życiu. tak mam, powiem wam dosłownie, i Wiecie, jak wszystko jest za dobrze, to mają takie. u Kurwa. mnie jest tak, że jak nie mam jakichś obowiązków, jakichś zobowiązań wobec czegoś, to głupieję, nie? I często jest tak, że mam właśnie, narzucam na siebie bardzo dużo, po to, żeby, jakby to powiedzieć, mieć taką motywację, żeby cały czas cisnąć, działać, cały czas z każdym dniem być, nie wiem, krok do przodu w jakichś swoich celach, żeby po prostu no, cały czas gdzieś tam dążyć do tego, do czego po prostu ukierunkowuje swoje życie, tak? No i generalnie często słyszę od takich znajomych czy coś, bo no wiecie, ciągle gdzieś tam brak czasu, ciągle coś i często słyszę na przykład, kurde, a co ty tak się spinasz, co ty tyle rzeczy na raz robisz, nie? Ja zawsze mówię jeden tekst, spinam się po to, żeby później się nie spinać, bo jak teraz się depnę, popracuję więcej, dam z siebie więcej, co przełoży się na moją przyszłość, to później będę mógł mieć wywalone i sobie po prostu spokojnie żyć i to jest akurat nie wiem, moje podejście, ja tak mam, że no, nie No i mogę tak. sprawdza się, nie? Ale czy Tak. kiedykolwiek do tego dojdzie, czy kiedykolwiek usiądziesz i powiesz, że będziesz miał, że Nie będziesz. wiem. Na Właśnie, razie. o to chodzi. My naprawdę, wiecie, takie osoby, które chcą być ponad skalę, czy kiedykolwiek usiądą i powiedzą, okej, mi wystarczy. Nie wiem, w sumie, bo też tak rozmawiałem z moim wspólnikiem ostatnio, który tak właśnie mówił, że a on po 30 już sobie zda spokój, to do 40 ten. A ciągle dalej zapierdziela, Jay jak po Cutler to prostu. jest najlepszy przykład. Zobaczcie, że on powiedział swojej kobiecie, z którą był XX lat, ona go zapytała, że Jay, co będzie dalej? A on powiedział, to się nie zmieni. Ja całe życie będę jeździł, całe życie będę aktywny sportowo, całe życie będę w kulturystyce. I taka prawda, większość z nas będzie w tym trwało. Ale to jest chyba ten właśnie nasz balans, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej. Właśnie, to jest nasz balans. O to chodzi. Wiecie, jakbym ja miał powiedzieć jedną osobę z tego podcastu, która ma największy balans, to byłby Adam. Bo Adam potrafi wyjść sobie z córką, potrafi mieć wyjebane na jakiś czas. Ja jak jadę na wakacje, to zapierdalam kroki z rana. To jest mój balans. Kurwa, ja tak pojebany, ale to akurat z faktu, że ja to się zawsze ekscytuję nowym miejscem, że jestem takie dalej małe dziecko, które jest, nie wiem, głodne świata, tak, Ale poznawania z świata. drugiej strony też nie potrafisz usiedzieć, bo gdzieś z tyłu głowy masz,
kurwa, może ja robię za mało. A czasami właśnie mi się wydaje, ja już też trochę jestem lepszy w wakacje, że tak to nazwę, niż Tak. byłem na Ja początku. też, bo chociaż trochę popiłem teraz. Właśnie, już trochę, ale nadal ja czuję, że jestem tak chujowy w te wakacje, że wiecie, nie, na przykład ja żałuję, że jak byłem w Turcji, to nie zjadłem ich żarcia. Teraz żałuję. To ja trochę tak sobie tak w miarę zbalansowałem, ale tak, że miałem tyle aktywności ruchu, imprezowania, atrakcji, że mogę uznać, że to był naprawdę fajny balans tym razem, że nie mogę sobie powiedzieć, że czegoś sobie odmówiłem, to co gdzieś tam po prostu chciałem zrobić. Nie było takiego czegoś. Ale Dawid, to co mówisz, to też przychodzi z czasem, bo ja też na początku jeździłem, kurwa, moja dieta, ja jak tu zjadłem, analizowanie, ile to kalorii, nie? Potem się okazało, że jak wróciłem do chaty, mam kurwa 5 kilo mniej, nie? Dokładnie. Mimo że I 2 kilo zjadłem coś, zleciało. wiesz, nieskażonego teoretycznie, jadłem to, tamto, wiesz, w łebie był schiz i tak dalej, nie? Teraz wyjebane, no, prawda jest taka, że jakbyś chciał spalić fet, to go spalisz, nie? Da się najwyżej, kurwa, nie wiem, kilka tygodni, żeby spalić to, co nabrałeś na wakacjach i heja, nie? I kwestia decyzji po prostu. Wiadomo, jak ktoś ma jakiś termin, zaplanowane zawody, no to wtedy może to na bani siedzieć. Ale jest, wiesz, bez jakiegoś konkretnego terminu na balans, to co? No, przyciśniesz 3 tygodnie, 4 mocniej z redukcją i DLP. spalisz nawet więcej z nadwyżką to, co tam na wakacjach poszalejesz, w cudzysłów, a i tak pewnie nie poszalejesz tak, jak to dużo ludzi lubi robić, nie? No właśnie, ja wam mi 2 kilo zleciało, a tak naprawdę myślałem, że przynajmniej będę na zero, bo no trochę mówię, sobie pozwoliłem więcej, szczególnie właśnie alkoholu, ale było tak, że właśnie no mówię, nie wiem, byliśmy na mieście, dobra, lecę steka, nie, z frytkami, nie wiem, do tego jakiś tam deser, nie? Nie wiem, byliśmy na mieście, nie wiem, jakieś tam danie, jakieś krewetki, jakieś owoce morza. No takie wiecie, totalnie, niby to są zdrowe wybory, nie? No Ale ale takie, przygotowane pewnie na tak, tłuszczu, na tłuste, nie? Tak, tutaj nie deser wiem. sepy zamiast kawy, kafe A, latte. nie, no bez przesady, nie no, Häagen-Dazsa pierdzieliłem, wiesz, z oryginalnej tej, więc wiesz, oryginalnej w Do wrożki, nie? ziarnek. Proszę. Tak. Tak, że wrożki, normalnie jakulki, z takiej oryginalnej ten, nie? Więc też ciekawe, zajebiste były, nie? Kiedy my lecimy do Hiszpanii, to ja sobie wtedy refit zaplanuję. A to jak na moje zaproszenie właśnie 1,5 roku, ale że Nie, będzie. wychodzi, to wiesz, co gadaliśmy tam, ale A, to też, to. tak, dobra. No, Wiecie, ale właśnie, kiedyś no. mieliśmy jeszcze tutaj, akurat ty Seba będziesz mógł teraz powiedzieć. Mieliśmy kiedyś wszyscy marzenia o Mister Olimpii, bra, 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 bra. Kurwa, no raczej nie będziemy Mister Olimpia. Zmieniły się troszeczkę, bo było powiedziane, że jak Wolski jedzie kwalifikacje, to lecimy kurwa z nim. A, Tak, ja byłem już, ja już to byłem, dalej są no. nasze marzenia, jak Wolski jednie. Także Wolski, jak to zrobisz, to masz Już ekipę. byłem, ale lecę drugi raz, jak Masz Krystian wygra. transparentny wtedy, Krystian Wolski, Polski. Ale jaki bylibyście w stanie obecnie zapłacić podatek zdrowotny i kiedy powiecie, kiedy byś Seba powiedział sobie nie, że to już wystarczy? Jaki byłby taka, powiedzmy, norma? Nie mówmy już tutaj na przykład, że kreatynina by tyle i tyle wynosiła. Jasne, To w jasne. którym momencie byś powiedział, dobra, starczy, okej, okay, mam inne źródła? No bo każdy z nas ma jakieś inne źródła też rozwoju i no, żaden nie skończy z trenerką czy z trenowaniem, ale wiecie, z pchnięciem towca i tak dalej. Wiesz co, ja w momencie, gdybym już nie mógł normalnie po prostu funkcjonować, na zasadzie takiej, znaczy wiesz, nie to, że się rusza, nie ruszać, Bij trena! nie, chodzi o to, żeby to już oddziaływało, nie wiem, na moje życie codzienne na tyle, żebym po prostu, nie wiem, nie mógł pracować tak, jak pracuję, nie być tak wydajny. Bywa, że przy tym moim po prostu zaostrzeniu już to zostaje naruszone, no i niestety to jest uciążliwe. I już mam wtedy z tyłu głowy taką lampkę, żeby naprawdę sobie po prostu no, dać troszeczkę tak. Ale jeżeli już, no. Byłoby to przekroczone tak na tyle, że no, bym już sam nie mógł po prostu z tym wytrzymać, że tak powiem, i funkcjonować normalnie, to byłby ten moment. Bo jednak, wiecie, kulturystyka, starty, no, to jest moja pasja. Mam nadzieję, że nigdy z tego nie będę musiał zrezygnować, bo na pewno nie zrezygnuję, jeżeli właśnie nic temu nie stanie na przeszkodzie jakichś czynników niezależnych ode mnie. Ale jeżeli, no, mimo to dla mnie. Ważniejsze jest moje życie codzienne, no bo jednak to jest pasja, to jest coś, co kocham cholernie, ale no jednak, no kurde, wiecie, no każdy z nas ma swoje życie, swoje właśnie, nie wiem, jakieś tam zobowiązania wobec życia, wobec ludzi, wobec właśnie obowiązków i no kurczę, jednak to jest priorytetem wobec rodziny, tak, więc myślę, że to jest ponad mimo, wiecie, no,
Nawet trenować for fun można mega, mega gdzieś tam, że zachowując to zdrowie, tak? Więc Oczywiście. jeżeli, no właśnie o to chodzi, że wolałbym, jak już miałbym to zdrowie naprawdę bardzo, tak na tyle naruszyć, żeby moje życie, no po prostu nie było takie, jakie być powinno, no to bym po prostu zbastował, a po prostu robił to tak typowo for fun. No to jest taka granica po prostu, tak jak właśnie to Adam? określiłem. Najpierw tak odpowiem żartem do pierwszego zawału, a potem, wiesz co, wszystko Chyba zależy. żarcik astronaucik. Wiesz co, wszystko zależy też, jakby się to kalkulowało. Jakie ja bym miał szanse w ogóle na tej Olimpii być chociaż w top 3, nie? Jak blisko Nie, mi mógłbym chodzi być. obecnie, wiesz, już odeszliśmy od marzeń o Olimpii. Obecnie, Tak. teraz Nie, bo tak. jakby o Olimpii była mowa, Gdzie to stoimy mniej ja bym więcej? kurwa zaryzykował pół życia, Bo wiesz, no ja bym był w żeby momencie stwierdzić. takim jak Martin Freezewater, gdzie nie, on akurat nie ma w tej chwili sponsora, ale powiedzmy, masz sponsora, jesteś dosyć młody jeszcze i masz predyspozycję, masz szansę gdzieś tam być blisko i wysoko, to też masz do tego inne podejście niż już po latach, że wiesz, że tam chuja ugrasz, nie? Bo jeżeli tak, no to jest gra warta świeczki, pchać to tak mocno, nie? Wiesz, czy zawsze jest kalkulacja, jakie masz szanse osiągnąć coś nieprzeciętnego, jakie masz tego mieć pieniądze, głównie po to, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę, tak? No i to są dwie pierwsze rzeczy, które biorę pod uwagę. Jeżeli szanse są małe, cokolwiek tam ugrać i pieniądze są z tego chujowe, a nie oszukujmy się, ona z kraju raczej się do tego dołoży niż zarobi, chyba że ktoś złapie jakiegoś zajebistego sponsora, no ale to nie sądzę póki co, żeby ktoś miał takiego sponsora, nie wiem, jak Dallasa Redcon sponsorował, czy tam niektórych, wiecie, kontrakty jakieś poważne były. Więc to wtedy nie ma co pchać tego, nie? Tak jak Seba mówi, jakby to już dosyć mocno oddziaływało, nie? Wiecie, nie o to chodzi, że tam 3 razy w nocy się częściej obudzę, albo że głodny chodzę, tylko jakby to już naprawdę oddziaływało na moje życie prywatne tak w sposób mocno upierdliwy, że no, pojawiałyby się jakieś, nie wiem, problemy z funkcjonowaniem, no to jasne, że on, kurwa, wiecie, odpuścił. Tak naprawdę odpuścił. Zawsze się można startować właśnie w WBBF-ach i WPF-ach. Fan jest podobny, Molo w Tak, Sopocie mniejsza też ma presja. bardzo fajne. Tak, więc tak naprawdę robić to, co się kocha, można, tylko po prostu na mniejszą skalę, czy na, wiecie, większą rekreację, tam już nie trzeba cisnąć tak z takimi rzeczami, nie? No tak jak mówię, nie? Jeżeli na ten moment dziś, co ty? No wiesz, robię to, bo robię, lubię, bo lubię. Nie powiem też, że jestem jakiś zajebiście prozdrowotny, znaczy w sensie supli, badań, to spoko, ale no, w sensie towaru, no swoje w życiu przyjebałem, nie mówię, że nie. I skłamałbym, ja bym tu mówił, no ja tam prawie nie biorę mostek, tyle co Tak, to jak bikiniarze. to ostatnio słyszeliśmy, że jeden topowy pro mówi Tak. ta teścia, 500 mastera i 200 primy. No, no, no Na to taki. środku off-seasonu 300 funtów waży. Tak. No No, to to taki zawodnik pokroju Mister Olympia, tak? Gdzieś tam. no, to już taki bzdur tam wiadomo, nie będę opowiadał, bo to chyba każdy wie, że nieprawda. Ale no wiecie, macie już inne też rzeczy, inne jakieś furtki na życie, pomysły na życie, zależy wam na większych ilościach życia, wiecie, kurde, no mam żonę, mam córkę, chciałbym, żeby one też były jakieś zabezpieczone przeze mnie, nie? Taka moja ambicja faceta, żeby wiesz, jakby mi się coś stało, to może wiecie, nie być w ogóle związane z kulturystyką, no samochód wasz może pierdolnąć, czyli wypadek, ile ludzi ginie, nie? I wiecie, zostawić coś mi, Nawet nie? Żeby bączka nie zjedzą. Wiecie, mieli coś po was, tak? Żeby nie zostali z gołą dupą, bo ojciec był kurwa kulturystą, nie? I chuja zostawił, nie? Parę strzykawek, nie? No to no słabo by wyglądało, nie? Dlatego wiecie, punkt jeden to jest jakieś zabezpieczyć rodzinę. Wiecie, robić co robię, jasne, ja tak samo mówię, nie rezygnuję. Angażować się będę, tylko w pewnym wieku człowiek już patrzy, ile mogę zrobić, tu zaraz też fajnie nawiążę do jednej rzeczy odnośnie ludzi i prowadzenia ludzi, ile mogę zrobić więcej sam swoją pracą, wkładem swoim, niż rzeczami z zewnątrz, czyli środkami i tak dalej, i tak dalej. Nie? Bo na pewno poziomie, jak już coś się pchnie dalej, no to już wielkiej różnicy nie ma, nie? Ewentualnie, nie wiem, trochę w retencji glikogenu, który potem i tak zejdzie, jest pierwszy tydzień redukcji i minus 10 kilo u niektórych, nie? No, a w taką rzecz, co chciałem powiedzieć, też miałem podopiecznego, który chce, wiecie, ten sezon miał całkiem dobry, porobił tam jakieś wyniki, no i chciałby sprogresować do kategorii wyżej, nie? I planuje trening, ciężko myśli, czy zrobić, wiecie, dwie serie, czy trzy serie, czy 10 powtórzeń, czy 12, czy może 8.
i rozkminia nad głupotami. Oczywiście wiecie, nie? Na wakacje pojechał, to przyjebał tyle, że głowa boli, nie? Czyli Nie, to był zapał do pierwszego, wiecie, do pierwszej wizyty na stołówce, jak już postawili pierwsze żarcie przed nim, to już zapał i ambicja bodybuildera spękła, ale miesiąc wcześniej, już przez cały miesiąc myślał, co zrobić, jak sprogresować, jak to będzie zapierdalał i chuj, pojechał na wakacje, pierwszy talerz zabrzęczał i pękło i się się to rozlało. weryfikuje tych pasjonatów, tych kurde plonistów progresu życia, nie? Tak, ale kurwa, może liczę na to, że wypracuję w sobie taką, wiecie, to są zjebę, no się zjebę taką. Ja go nie jebałem, Rywendę ale rodzicielską. wiedziałem, że tak będzie i trochę mu tak chciałem wjechać na bicy, że tutaj pierdolisz, a tu wracasz, no co, No, ale uważasz, to fajne, to jest że nie jadłeś najlepsze. i mówię, to sam przed sobą jesteś teraz, wiesz, gołodupcem, bo mnie to wali, no wrzucę cię najwyżej na redukcję na chwilę, spalisz to i będziemy z powrotem w punkcie wyjścia, nie ma problemu, nie, dla mnie, nie. Więc wiesz, nie? Ale mówię, Przed no sobą dałeś dupy. tak, a mówię, ale ty się nagadałeś, naprodukowałeś, no opowiadałeś, no obiecywałeś i co, i się zesrało, nie? No i wiecie, chłopak teraz tam wziął się w garść, wrócił z wakacji, odpoczął, przytył, więc może teraz zapierdzielać, ale chodzi mi o to, wiecie, planuję ten trening, ja mówię, słuchaj, chcesz być kategorię wyżej, chcesz być większy, lepszy i tak dalej, więc skoro chcesz być lepszy, to musisz dawać siebie więcej niż dawałeś do tej pory, nie? No to jest kurwa logiczne, że im wyżej wchodzisz na poziom, tym musisz ciężej pracować. A u nas jest taka mentalność, że nie wiem, może jest jakiś protip, albo jakaś taka ukryta prawda gdzieś, jak tam przez jakąś furtkę, przez jakieś drzwi, wiecie, w szafie opowieści z Narni, przejdzie level wyżej i tam jest pewnie jakiś magiczny środek, który pozwoli Uja, przeskoczyć bo na tam level otwierasz, a wyżej. tam lew siedzi w szafie No, w Narni. dokładnie. Ale wiesz o co chodzi, ja mówię, no. Skoro chcesz iść poziom wyżej, to jest tak samo jak z pro. Jeżeli ktoś wygrał kartę pro i on myśli, że on będzie robił nadal, wkładał w to tyle samo, ile wkładał do tej pory, no to się obudzi w dzenko w nocniku i będzie w dupie czarnej. No, Dokładnie. przechodzisz level wyżej, musisz ciężej pracować. Nie chodzi tu nawet o same kilogramy na kiju, ale musisz jeszcze sumiennie podchodzić do treningu, jeszcze sumiennie jeść, do każdego aspektu musisz podchodzić jeszcze bardziej profesjonalnie, czy wiecie, dawać siebie więcej, tak? No, przyszliście wyżej, no, to jest tak, jakbyście dojrzeli z Ekstraklasy do Bundesligi i nie wiem, z Bundesligi potem do Premiership i nie wiem, gracie z najlepszymi na świecie, na Mistrzostwach Świata czy Europy i no i przychodzicie cały czas poziom wyżej, więc musicie coraz bardziej się do tego przykładać, nie? A nie, wy chcecie zostać w tym samym poziomie, ale wyniki byście chcieli mieć większe, no, to się tak nie działa, nie? Wiecie co, Nawet panowie, przed... ja powiem tak jeszcze, dokończając ten temat, ile można włożyć zdrowotnie, bo sam nie odpowiedziałem. Właśnie chciałem cię zapytać, co Ja już właśnie. jestem na tym poziomie, w którym myślę, że mogę być okej, bro. Nie zajebistym pro, nie bardzo słabym pro. Mogę być ok pro, patrząc na te standardy dzisiejsze. Mogę być takim pro 10, 8 miejsce w ok zawodach. I nie jestem obecnie, chyba że zobaczę, wiecie, wyjdę właśnie z prosami i zobaczę, że będę w top 5, to obecnie nie chcę ryzykować więcej niż bym mógł. Ale tak jak Adam powiedziałeś, ja nie mam nic do ludzi, którzy wpierdalają. Ja nie mam nic do ludzi, którzy się obijają. Ja nie mam nic do ludzi, którzy lubią wpierdalać pod korek. Nie mam nic do ludzi, którzy chcą poświęcić temu wszystko. Tak długo, jak robią to od serca. Oto to, o czym gadaliśmy. Jeżeli robisz to i mówisz tak otwarcie o tym, że to twoja miłość, twoja pasja, to dlaczego za chwilę swoimi czynami pokazujesz, że to jest zupełnie co innego? Bo jest naprawdę prosto zrobić łatwe rzeczy w stylu zgubić fat, Też mi zgubić ten wodę. niebieskiego otwartego? Nie, nie, ja tu mówię. Zgubić fat, zgubić wodę jest bardzo, bardzo łatwo. Ale skupić się na czymś, co jest dla was najcięższe, to jest problem. I jeżeli ty robisz coś przeciwko sobie, ciągle wmawiając, że to jest zajebiste, po co? Dla paru ludzi w internecie, ludzie to wyczają bardzo szybko. Tak, to jest Wyczają, tak. że... Oni mają to w dupie, kurwa. No, Oni to zaczynają też. Mają to... swoje problemy, nie? To Ludzie też mają to właśnie. w dupie, czy ty, kurwa. I potem będzie takie właśnie zejście na ziemię, bo robiłeś przez X lat coś, czego nie lubisz, nie masz sponsora, nie masz pieniędzy z tego, podopiecznych masz cały chuj, na YouTube nie jesteś gwiazdą i co teraz? A, jeszcze zapewne zostawi cię dupa, bo byłeś dupkiem.
Po prostu mówiąc, dupa, wiem, że nazewnictwo, ale wiecie, specjalnie mówię, żeby dotrzeć do publiki jak najszybciej. Zostawiła cię kobieta i tak dalej, bo byłeś pierdolonym dupkiem tylko po to, żeby osiągnąć cel, którego nie jesteś w stanie osiągnąć i który zakłamujesz się, bo robisz coś, czego nie Który lubisz. nie jest tu gotowy, jeżeli robi Jeżeli to po lubisz kobieta. podróżować, podróżuj. Jeżeli lubisz wpierdalać, wpierdalaj, ale nie graj kogoś, co je codziennie kurczaka z ryżem, żeby potem się chomikować ze Snickersem w toalecie. No dokładnie, ja też wiecie, no, trzymam Michę bardzo restrykcyjnie i byłem na wakacjach i tak jak na siebie to sobie poluzowałem na tyle, że nie mam sobie nic do zarzucenia, nie mam nic do czego bym sobie, że tak powiem, odmówił, nie? I czuję się z tym zajebiście i Ale zwróciłem wiecie, tak. o co chodzi? O to w tym chodzi, że po prostu jak jedziecie, ojebiecie coś, to żeby się potem z tym kurwa nie jebać. Bo to No już jest dawno dokładnie, wiedzone, a to ale dalej siedzi tu i to męczy was, wy to, nie wiem, bo właśnie, wiecie, dużo ludzi ale mieszczy to nie, jeszcze dobrze przez mówisz, kilka Andrzej, kolejnych. bo tak samo powiedziałeś dobrze z tymi zawodami, że to siedzi w głowie. Już No przegrałeś. tak. Już nie masz kurwa nic do tego. Ale I ja to wam powiem w drugą stronę. Ja wam powiem w drugą stronę. Ja w ogóle teraz już nie mam tego, że na przykład zaczynam prepa i zjadłem to, co chciałem i fajnie, bo już nie chcę tego. Ja chcę prepa, nie? A tak ale to ja ma jakbym, was. wiecie, jakbym chciał wpierdolić to i to bym wtedy się zastanowił, tak? Bo chcę prepa i chcę Nie, no zajebiste jasne, tylko. osiągnięcia. Co chcę? No wiadomo, Tak, że. to bardziej chcesz, nie? Prosty Kwestia wybór. decyzji. No tak. Tylko ja to akurat nawiązuję do To tego, potem że grasz właśnie ja w mam większy spokój. Ja mam większy spokój, że zjadłem, bo moja taka schizowana głowa na początku mnie tak stopowała, nie? Ale mówię, kurwa, pierdolę. I tak jestem gdzieś tam, i tak teraz zaczynając prepa, będę musiał odbić z kalorii, żeby gdzieś tam się wypełnić, bo jest na start prepa, myślę, że no, bardzo niski body fat. Więc sobie myślę, kurde, ja tu zluzuję, nawet sobie odbiję trochę jak tłuszczu, złapię, to mi się nic nie stanie, a i tak 2 kilo miałem w dół, nie? Więc psychicznie jestem zadowolony, fizycznie jeszcze lepiej. I o to chodzi, zgodny z samym sobą, tak? Bo mówię, tak, to jest dla. no, kurwa. O, to jest najlepsze podsumowanie. Zgodny samym z sobą. Co byś nie robił? Czego byś nie robił? Rób to, co kurwa kochasz. Jeżeli kochasz wyjść z dziewczyną i albo powiedz swojemu trenerowi, ja muszę mieć raz w tygodniu pierdoloną kawę, latę dyniową, bo nie wytrzymię bez tego. I on, Ronnie Coleman, tak bardzo wszyscy bazujecie na tym Ronnie Colemanie, bo Ronnie Coleman robił to, sram to, tamto. Ronnie Coleman wpierdalał barbecue sos i Chad Nichols o tym wiedział. I Chad Nichols mu wliczył w kalorie. I dlaczego wy nie możecie wliczyć sobie ulubionej kawy? Dlaczego nie możecie powiedzieć trenerowi, ja muszę dla spokoju głowy wyjść z kobietą raz w tygodniu i wypić kawę, odłączyć się? No wiadomo, to też, Wyście no, od. też zależy Tylko wiesz, trochę. jaki to jest czasami problem? Jak ktoś, kurwa, tak jak wiesz, dostaje pozwolenie na latę, a potem z tych latę robią się latę 3 razy w tygodniu, a nie raz w tygodniu. Nie potrafisz kontrolować, I. to. Tak, i wiesz, jeszcze jest wszystko okej, okay, jeżeli ktoś ci o tym powie, dobra, wiesz to, no, ojebałem więcej, nie? To ty wiesz, że ojebał więcej i Reagować. na czym stoimy, nie? A gorzej jest, jak ktoś się nie spłucuje, a potem ma jeszcze pretensje do ciebie, że kurwa, coś forma nie idzie, nie? Ale jesteśmy dorosłymi ludźmi, wiesz, jak ja z tobą, Adam, rozmawiam, to ja ci mówię szczerze. Adam, dałem dupy, wpierdzieliłem ciastko. Okej, okay, dałeś dupy, robimy to, to, To to. ciastko to tak słabo. No bo wiesz, ja dzisiaj tylko ciastko jedno, dzisiaj skromnie. Tak. Panowie, na sam koniec, Rubiel Moskiera, muszę to poruszyć, kurczy byk jak rośnie. Ale czy on Rusz, dotrze rusz. na ten Dubaj, bo zostało 2 tygodnie? Ej, ale powiem wam, coś z tymi kurwa murzynami jest. Bo ostatnio byłem na siłowni takiej, co tam chodzę z żoną, ze Sterą. Ona tam ćwiczy, ja tam odpierdalam jakieś maniany, czyli wiecie, jakąś łydkę, jakiś brzuch, jakiś tam pierdololo. No bo tak jak mówię, nie? Ona by zrobiła trening, to ja bym akurat tak zniósł ciężarki na suwnicę dwóch i tyle by z tego było. W każdym razie, chodził taki murzyn, nie? Patrzy, kurwa, dojebany, nie? Ale nogi chude jak patyki, ale górę miał łapę taką dość konkretnie. I potem, wiecie, miał tam jakiś iPhone, miał jakiś tam aparat i miał statyw, nie? I potem ściągnął koszulkę, nie? No i wiecie, tam zarys mięśni brzucha, klata fajna, no sylwetka ładna, nie? Ale kurwa, plecy, on stanął tyłem, nogi kurwa takie, nie? Nie wiem, czy to jakiś był men's physique, albo kto to był, nie? Albo po prostu nie robił ćwiczyć. No i miał taką typową łydkę murzyńską, czyli miał bardzo długi piszczel Tak, i i to taką tak. pod kolanem zawieszoną tylko łydkę, nie? No. Maratończyka. Tak, Tak, znaczy ale skoczka po plecy, drzewach. on Oni miał dlatego mają kurwa wysoko takie zaczepiane. Tak, plecy, tak. Tak, on miał sorry, oni mają wysoko zaczepiane przyczepy łydki, żeby wysoko skakać po drzewa.
No, Ale strasznie, wiecie, co strasznie wam powiem? przykro. Te plecy, no ja popatrzyłem, ja w tym sezonie nie widziałem na zawodach, w których byłem, nikogo z takimi plecami. Mówię nawet o ciężkich kulturystach. On miał od samego dupska ten najszerszy, tak jak kurwa Coleman. Takie coś zwisało. To nawet Estera popatrzyła, mówi, ja Kai jebie. Green, co? No, taki miał plegar, nie? Znaczy wiecie, no nie był tak gruby jak u Kaja Greena, No tak, ale ten najszerszy mu tak niestety, no. wychodził, że ja nie mogłem oderwać oczu, nie? I o ile wiecie, łapę, barki, mają spoko, ale no wiecie, nie, tak jak Patrzysz na mówię. ten taper i masz takie. Tak. I patrzysz, kurwa, To no jest kurwa, ten genetyka. nogi, taki Johnny Bravo, nie? Ale te plecy miał tak, kurwa, najebane, mówię, ja jebie. Oczywiście łapy trenował, no bo... Ale to No. chodzi pewnie o kwestię przyczepu, że miał już tak nisko zaczepione, że co by Tak, nie no. zrobił, to one będą robić wrażenie. I I wiesz, no i i gdzieś kształt tak. jest taki, że tak jak mówię, nie? Klata, wiecie, jak oni też mają. On miał taki niski body fat, że separacja była, ale nie miał gęstości w ogóle, nie miał jakieś tam prążkowania, Ale wiecie, okrąg taki. takiego, tak, tego jak to się mówi, ziarnistość, tak jak wiecie, Branch Warren, czy Biali coś takiego mają, nie? Może, no, czasami też, ale to mało ich ma, Czas więc trochę. no, zależy kto, nie? A on był tak właśnie jak burzy, że separacja była, ale taka skóra trochę gruba, gładka, no ale te plecy to ja nie mogłem oderwać oczu. Mówię, no kurwa, przyszedł jakiś bambo, chuj wie, kto to był w ogóle, nie? Bo to siłownia taka, wiecie, hantle do 40 kilo, parę maszyn z Techno Gymma, Go podłapać, wiesz, trzeba go taka podłapać na fitnessówka, nie? rowerze hotelowej na wyjeździe. Ja Tak, bym go taka na prowadzenia fitnessówka. dać podłapał od razu. A I ja chłop, sobie powiem kurwa. ciekawostkę, ja trzech podopiecznych podłapałem na prowadzenie na wakacje, więc to też profity z wakacji. A ja wam powiem tak na zakończenie, że co do wakacji i pytanek, no bo wiadomo, zawsze są pytanka z dupy, bro, to mnie koleś kiedyś gonił w kiblu, kurwa, mnie gonił, czajcie? Musiałem się tam Kibli w kiblu i udałeś. dalej, Dave, bro, you here? Ja mówię, it's busy. A on, okay, come later. Kurwa, mnie gonił, skubany. No, bo taki fan. Dobra. Panowie, pogadaliśmy sobie ponad godzinę, naprawdę zajebisty materiał. Właśnie, jeszcze na sam koniec, Dubai Pro, Bachrus, Nathan, Wonak czy Rubiel, którego obstawiacie? Ja obstawiam Bechruza na to, jak po prostu mi się ekstremalnie podoba jego sylwetka kulturystycznie. Widziałem go w Rumunii 2 lata temu, ale jaki zrobił postęp, to ja pierdolę. No po prostu mi to się w pale nie mieści. W ogóle jego ziarnistość, jego taka właśnie separacja, takie w ogóle no, typowo kulturystyczne kształty sylwetki. To jest dla mnie taki właśnie typowy Przerośnięty kulturystyczny. klasyk taki, co nie? No, ale to taki opór przerośnięty, a dalej on jest młody. On, jak nie mylę się, ma 31 lub 32 lata, więc 32 albo 4 wam mówił Miloš prędzej ostatnio. dwa, bo on chyba jest 9-2 rocznik, jakoś tam go Ale on mocno. ten, on też jest o tyle, że on ma bardzo dobrą formę. Bo on na Tak, przykład właśnie Brandao też jest dlatego mi się to przerośnięty podoba u klasyk, niego. ale Brandao na tej klasy Arnold Classic Brazil to tam docięty to on nie był, nie? No właśnie, Nie, no tam. moje powinien na Arnold Classic wygrać ten Tonio. Tak, No. tam tak. Ale właśnie mi się u Bechoruza też to połączenie tej no, sylwetki kulturystycznej, wiadomo, Dokładnie. nie jest na poziomie jeszcze tutaj gabarytu, nie wiem, właśnie topki, ale no ta separacja, ta forma, kurwa, tak mi się podoba, że to jakaś abstrakcja. Zobaczcie, jak wygląda Nathan. On wygląda trochę dziwnie, bo na klatce i barkach jakieś prążki ma, ale zauważcie, że to są takie piłki, takie kule ma te barki, No. nadmuchane. Jak Ja robi to pewnie biceps się przodem, to trenuję. też nie strasznie wygląda, co? Zauważ, Tak. że Ten ten tułów taki kark długi. jakby idzie do przodu. No. I on nie ma prążków na dupie, nie? No właśnie, nie ma prążków. On jest nawet docięty, bo przodem, jak robi brzuchy udate i nogi poseparowane, i brzuch Tak, zajebiście no. wygląda, ale na tyłku nie ma żadnych Tam on plejmy. też mięśni dużo nie ma na tyłku, co powinien być jak na No kulturystę. tak. A właśnie Bechrus ten dupską ma jak konie jeszcze do tego, więc to Adam też robi. Bonak już jest stary i on tak, wiecie, to trochę, kurwa, już trochę deformuje, zaczyna się trochę deformować. Już te nogi na przykład wyglądają tak, że one są może duże i szerokie, ale ta łezka już się robi taka mniejsza, Mniejszy, już tak. ten To kształt z jest taki wiekiem właśnie właśnie trochę często ten, ucieka. nie? No ale to bieg go też już tam powoli gdzieś tam zjada. A kto Rubiel? No Rubiel to wiecie, kurwa, no ciężko to coś powiedzieć. Rubiel nie ma Formy się. kwalifikacji, to też jest ważne, nie? Właśnie Formy się. dla mnie temu ja stawiam na Rubiela, bo myślę tak. Nathan, Bonak, Bechrus mają kwalifikacje. Na moje Rubiel dotnie w końcu, a on jest po prostu. Miejmy nadzieję. On Znaczy, jest. jak on dotnie, to on ich zje, nie? Nie ma co mówić Jak dotnie, to nie ma kulturystycznie. szans. Jak No dotnie, to tak. kto go prowadzi? Kto go prowadzi?
Chris Cormier. Cormier. Tak. No, w ogóle Chris Cormier jakby się tam wyczaił gdzieś z tego, co Tak, pytanie, słyszałem. czy Rubier się nie zamknie w kiblu Ze i nie sneakersami. będzie. Tak. Tak, z To niestety nie sneakersami. może się zamknąć ze sneakersami, bo obecnie żyje w Dubaju wiecie, jest zamknięty w Dubaju i nie ma dostępu do innego jedzenia niż tego w Oksygenie. No to może Może do tego dojeżdża na dotrę. metodę na niego. No właśnie, może do tego dotrę. Kormier tam jest teraz w Dubaju, bo oni wiecie, no będzie Dubaj Pro, no to wszystkich tych gwiazdorów Znaczy, mają. będzie ciekawy. No chciałbym w sumie, żeby Rubier to opierdolił, ale tak powiedziałem po prostu z mojego typu, że tak powiem, sympatii No, kulturystycznej. kogo stawiasz? Ja? No. Kurde, wiesz co? Tak jak mówię, Rubiela jeśli dotknie, a jak nie, to Bechrus, nie? W każdym razie myślę, że to by było top 2. Nathan wygląda dobrze, ale ja myślę, że Nathan jakieś kwalifikacje zrobił. Chociaż chuj wie, Nathan lubi pieniążki i nie wiem, jakie tam nagrody są, więc Tysięcy. może to właśnie, to go pewnie będzie kusić, więc to zobaczymy. No ale myślę, że Bonak będzie czwarty, jeśli już, a top 3 to będzie na pewno ten, nie? Pytanie wszystko, jak Rubiel wyjdzie, No z właśnie, jaką to by formą było wyjdzie, nie? fajna Bo to niespodzianka na pewno, albo mieszkanie nie pozytywna. wiadomo. Tak, a co powiedzieć jeszcze o Samsonie, kurde, tak wrzuca te filmiki, plecy i tak dalej, no to jest możliwe, wiesz, Wyrzuciła. chłop teoretycznie rośnie, nie, ciężko to na razie ocenić, bo Ale. jest nabity glikogenem i tak dalej, ale no sam fakt z jaką łatwością, jak się ogląda jego dzień jedzenia, no wcale tam nie żre, nie wiadomo ile, jak na chłopa 150 kilo, nie? Tak, ale ja nie sądzę, że też zrobiono tyle progres, żeby chłopaków w top 2 przeskoczyć. Nie Też mi sądzę. się wydaje, Nie sądzę. że Tym to bardziej, może mieć problem też z tym, żeby po prostu, że jak dotknie mocno, czy ten to gabaryt mu zostanie, ucieknie, nie? tak. A też jest tak naprawdę 3 miesiące już tylko do Olimpii, więc nie sądzę, żeby na tyle zrobił No, postępu. No. 14 tygodni, nie? Bo już Jakoś. 14,5 dokładnie. No. Powiem wam tak, że moim zdaniem Samson będzie w top 3, a jak dotknie, No. to znaczy to, że będzie w top 3, to jest normalne, wiadomo. Tak, ale ja myślę, że będzie po prostu trzeci, to już. Ale jak dotnie, moim zdaniem może wygrać Olimpię. Na moje jeszcze nie. To jest znak zapytania, jak dotnie i ile z No. niego zostanie, jak dotnie, ale powiem tak, jeżeli Rubiel dotnie, to nikt może być piąty. No. To fakt. Szczerze Tutaj mówiąc, nie ma co się... będzie No to... kolejny mutant i nie oszukujmy się, Rubiel jest ładniejszy od Nika. No, ale jest i Dlatego będzie. większy, nie ma co mówić. I ładniejszy, większy, więc właśnie no, opierdoli go na pewno. Ja też jestem ciekaw na przykład Fridgewatera, nie? Martina, No, to też jest bo... blisko, będzie tam... No i wiecie, No. Hunter zależy, jak się poprawił. Ten Jack, pamiętacie, jak pozował w No Pittsburgh? tak, no, to w ogóle ciekawe. Ta Jack. Olimpia będzie jeszcze, no, jeszcze bardziej emocjonująca niż zeszłoroczna. Jeszcze myślę, że będzie bardziej blisko między zawodnikami niż w zeszłym roku. Tak, Tak, ale wiesz, obstawiam. Christian na przykład mówił, że jak patrzył właśnie na backstage'u, to mówił, że Nick był ogromny, że tego tak nie widać na zdjęciach, ale dopiero jak zaczyna pozować, wychodzi, że on jest naprawdę ogromny, a Martin Fritzwater mówi, kurwa, on największe wrażenie na nim zrobił, mówi, stał i był napierdolony, jak stał na luzie, nie? I mówi, nie, że to wiesz, że jakoś tam, kurde, ten, że on po prostu był po prostu taki nawalony i wiecie, te mięśnie, jakby przed chwilą skończył trening na pełnej pompie, na pełnej, nie wiem, na masie, tylko że on był w formie startowej, nie? Nabite, pełne mięcho i mówi, że też na zdjęcia aż tak nie oddają, jakie on wrażenie robi na żywo. Nie? No i Martin też ma Też całkiem estetyczną sylwetkę. Jest młody. I Amerykanin. Martina jest to, co mówisz, kształt. Że jeżeli popatrzymy, to on bardziej pasuje do Nika, przepraszam, do Hadiego, do Dereka, do Tak. Samsona niż Nik. Bo Nik to jest taki, wiecie, i szczerze, po tym jak Nikowi w Nowym Jorku i w Pittsburghu poszła talia, ja nie wiem, czy on ją ogarnie. On, wiecie, fajnie to jest zrobić na zdjęciach i stanąć. Okej. Okay. Ale Tylko jak już przechodzisz z pozy na pozę, sędziowie też na to patrzą i to bardzo. To nie jest, że ale to tylko cię, wszystko widzą. no. To nie jest, że cię oceniają w pozie, właśnie jak wiele ludzi myśli. To tak naprawdę od momentu wejścia do sceny, od wejścia do zejścia cały czas jesteś oceniany. Wiadomo, w pozach jest to kluczowe, ale zwrócą uwagę, czy ty puścisz kabzon, kurde, przechodząc z pozy do pozy. I już to będzie takie, wiecie, no, niesmak na pewno dla odbioru przez sędziów. Ponad 50% osób nie subskrybuje, powiem to dopiero teraz, także nie bądź jedną z nich i zostaw subskrypcję. Zapraszam na Instagram panów, czyli Sebo i Adam Suker i widzimy się już niebawem. Dzięki bardzo, do zobaczyska, cześć. Dzięki, cześć.